na 91 km ekspresowej piątki pomiędzy Mazłami Bujanowo i Ramecz doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych Scania z przyczepą oraz czołnika siodowego Actros z naczepą. W wyniku tego zderzenia Scania ma bardzo mocno zniszczoną kabinę. Kierowcy na szczęście nic poważnego się nie stało. Był na miejscu przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Jednak ratownicy medyczni nie widzieli potrzeby hospitalizacji. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem. Strażacy w tej chwili też usuwają zanieczyszczenia z kilkudziesięciometrowego odcinka jezdni, które powstały w wyniku tego zdarzenia drogowego.